Czy da się oszczędzać na ubraniach? Niektórzy mówią inwestuj, niektórzy mówią nie kupuj tyle, to jest nieekologiczne i nieekonomiczne. A ja dzisiaj chciałabym pokazać Ci 5 sposobów, jak możesz oszczędzać na ubraniach. Oczywiście prawdą jest, że jako społeczeństwo kupujemy za dużo ubrań, dużo więcej niż ich potrzebujemy. Natomiast faktycznie czasem zdarza się tak, że chcemy albo potrzebujemy coś kupić i chciałabym dzisiaj przekazać Ci takie moje bardzo proste 5 sposobów, w jaki sposób możesz zaoszczędzić pieniądze i nie marnować ich na ubrania. Przede wszystkim to, co właśnie najważniejsze i to jest mój punkt numer 1, to kupuj wtedy, gdy potrzebujesz czegoś. Ewentualnie, tutaj dodałabym taką małą gwiazdkę, chyba że zakochasz się w czymś, czego nie potrzebujesz, zakochasz się i wiesz, że będziesz nosiła to do zdarcia. Ja kupuję właśnie wtedy ubrania, gdy po pierwsze jest jakaś potrzeba, czyli na przykład zniszczyły mi się klapki, w których chodziłam sobie na przykład po świecie, albo buty w góry, albo może okazało się, że liczba moich t-shirtów zmniejsza się drastycznie ze względu na ich po prostu niszczenie, albo czasem znudzenie, ale dzisiaj nie o tym, niszczenie i po prostu potrzebuję kupić coś nowego. W jaki sposób dowiedzieć się, czy czegoś potrzebujesz, czy nie potrzebujesz? Bardzo prosta rzecz. Najlepiej zrobić jest po prostu przegląd szafy i zobaczyć, co tam jest i czego nie ma. Natomiast gdybym miała wejść w temat przeglądu szafy, to ten poradnik trwałby tutaj no na pewno nie parę minut, a dużo dłużej. Druga rzecz to oczywiście, gdy już czegoś potrzebujemy i wiemy, że chcemy coś kupić, czyli nie kupujemy tylko dlatego, że są wyprzedaże albo tylko dlatego, że coś jest super tanie, to jest w ogóle jedna z gorszych strategii zakupowych, ani dlatego, że koleżanka coś nosi i ładnie w tym wygląda. Kupujemy wtedy, kiedy my potrzebujemy albo kiedy my się w czymś zakochamy. Niestety świat nas bombarduje teraz reklamami, czy to bezpośrednimi, czy pośrednimi, na przykład przez media społecznościowe, no i kreuje takie czasem złudne potrzeby posiadania czegoś, a ubrania nie są po to, żeby je posiadać, ubrania są po to, żeby je nosić. Jeżeli je tylko posiadamy, to są po prostu szmatkami, które leżą w szafie. Ubrania mają z Tobą wychodzić. Te codzienne często, te na specjalne okazje, mają być wykorzystane na specjalne okazje, a nie na przykład kupione 3 sukienki na wesele i tylko jedna założona, a dwie będą wisieć w szafie. Czyli tak, kupujesz wtedy, gdy potrzebujesz. To jest najważniejsza rzecz. Czyli jeżeli już wiesz, że potrzebujesz kupić sobie na przykład spódnicę plisowaną, bo właśnie taka pasuje Ci do Twojego stylu, do Twojej sylwetki i wiesz już, że tak, to jest to, czego ja chcę, czego ja potrzebuję, będę nosiła to w danym sezonie. Albo nawet, no najlepiej przez kilka sezonów. I teraz, gdy kupujemy sobie taką rzecz, to zastanawiamy się teraz, gdzie pójść. I pamiętaj o tym, żeby kupować te rzeczy, które są najlepsze jakościowe, na jakie możesz sobie pozwolić. Jedna osoba pozwoli sobie na jedwab i kaszmir za setki, albo czasem nawet za 1000 zł. Druga osoba pozwoli sobie na coś, co jest dużo tańsze, ale dobre jakościowo pod innym względem. To znaczy niekoniecznie ceny surowe, czyli tego właśnie powiedzmy jedwabiu czy kaszmiru, tylko pozwoli sobie na coś, co jest tańsze, jest na przykład wiskozą czy jakąkolwiek jej pochodną, bawełną, lnem, w zależności oczywiście od sezonu, ale za to będzie unikać tych materiałów, które będą złe jakościowo. Czyli na przykład, jeżeli chcemy kupić sobie coś, co jest właśnie spódnicą plisowaną, jest duża doza prawdopodobieństwa, że będzie to wykonane z materiałów syntetycznych. Większość spódnic plisowanych jest właśnie taka. Zdarzają się te z jedwabiu, ale tutaj właśnie mamy już dosyć wysoką cenę, więc jeżeli już szukamy, no to szukamy na przykład, czy mogę znaleźć coś, co będzie bawełniane na przykład, czy będzie spódnica bawełniana. Jeżeli już nie, jeżeli koniecznie tylko w poliestrze będą te, które nam się podobają, no to oczywiście szukamy poliestru najlepszej jakości. Najlepszej jakości to taki, który na przykład nie prześwituje zbytnio wzorem, kolorem od wewnątrz, czyli tak, że jak jest zadrukowany, jest gdzieś jest po prostu nadruk z jednej strony, to z drugiej strony nie widać go tak bardzo, bardzo mocno. Więc zdecydowanie na to patrzymy. Kolejna rzecz to oczywiście ta taka
No, mogłabym powiedzieć, najbardziej oczywista i w tym czasie, kiedy nagrywam ten poradnik, akurat jest ten sezon, czyli sezon tak zwanych wyprzedaży. I to jest właśnie trzeci sposób, czyli szukaj okazji cenowych. Po prostu, jeżeli wiesz, że lada dzień, czy lada tydzień, lada miesiąc czasami zaczną się wyprzedaże, to czasem warto poczekać. To znaczy, że możesz upatrzeć sobie tę super ekstra spódnicę, czy ten kaszmirowy sweter i po prostu poczekać, jeżeli ten zakup nie jest pilny, możesz po prostu poczekać. Ale polecam też różnego rodzaju outlety, czyli miejsca, gdzie po prostu są sprzedawane końcówki kolekcji. Jeżeli nie jesteś takim modowym freakiem, nie, po prostu nie podążasz za modą jak szalona, to czy będziesz miała spódnicę plisowaną na przykład nie wiem, z H&M-u, Zary czy Reserved z tego sezonu czy z poprzedniego, prawdopodobnie nie będzie miało to dla Ciebie znaczenia, a dla Twojego portfela może mieć już całkiem znaczące. Czwartą strategią jest oczywiście kupowanie z drugiej ręki. I muszę powiedzieć, że w tym roku, kiedy nagrywam ten poradnik, czyli 2022, jest końcówka czerwca, dokładnie przez, no powiedzmy ostatnie dni czerwca, jestem w połowie mojego postanowienia, że w tym roku nie kupuję sobie nic nowego. I nie nowego dla mnie, tylko nowego w sensie w sklepie. Wszystkie zakupy, które dokonałam, są to zakupy z drugiej ręki, najczęściej realizowane po prostu na Vinted albo od kogoś znajomego. I najczęściej oczywiście szukam, szczególnie w przypadku butów, szukam tych rzeczy, które są sprzedawane przez kogoś, ale jeszcze nie używane. Czyli szukając takich rzeczy, po prostu filtruję sobie, to może być na Vinted, na nie wiem, Allegro, Elixie, Zalando z drugiej ręki, czyli Pre-owned czy Pre-loved, jakoś tak to się nazywa. Szukam po prostu rzeczy, które są sprzedawane przez kogoś, ale przez tego kogoś nie noszone. Czyli takie, które są po prostu nowe, ale niewyprodukowane. Także kupowanie z drugiej ręki to nie zawsze musi być bieganie po lumpeksach. Ja osobiście za tym nie przepadam. Nie mam po prostu chyba do tego tak dużej cierpliwości. Natomiast kupowanie przez internet z drugiej ręki sprawdza mi się dużo bardziej. Więc pamiętaj, że jeżeli kupujesz, podsumowując to, co mamy do tej pory, to oczywiście potrzebujesz najlepsza jakość, jaka się da. Szukasz okazji cenowych i szukasz rzeczy z drugiego obiegu. W ten sposób będziesz w stanie zaoszczędzić. Ale tak naprawdę, z mojego punktu widzenia, największą oszczędnością, jaka pojawia się przy kupowaniu ubrań, to jest kupowanie tego, co jest dla nas dobry wizualnie, czyli kupowanie ubrań, które są dopasowane do naszego typu sylwetki, do naszej urody, to znaczy kolorystycznie, do naszego stylu, do naszego trybu życia, czyli kupowanie sukienki nie tylko dlatego, że jest piękna jako taka, albo że my w niej pięknie wyglądamy, ale takiej, która będzie z nami gdzieś wychodzić, a nie tylko pięknie wyglądać na nas, a później wisieć w szafie. I oczywiście to dopasowanie do sylwetki kolorystyczne to oczywiście nie zawsze musi oznaczać takie naprawdę ślepe podążanie, że jak jesteś jakimś typem urody, jakąś sylwetką, czyli na przykład sylwetką typu klepsydra i nie wiem, chłodnym latem, to musisz tylko i wyłącznie trzymać się tych zasad. Nie, niekoniecznie. Możesz oczywiście je łamać, ale żeby je łamać, to trzeba robić to świadomie. I oczywiście cała moja praca, ta, która jest taka edukacyjna, czyli na przykład w mediach społecznościowych, na blogu, nagrywanie wideoporadników, czy czasami rozmowa z Tobą, z innymi osobami w komentarzach w różnych miejscach, prowadzi do tego, żeby zwiększać świadomość. Ale oczywiście też jest szereg rzeczy takich jak usługi indywidualne, to znaczy spotykam się z klientami również, no i edukuję ich odnośnie tego, co jest dla nich dobre, za czym powinni podążać. Rzeczą, która jest taka trochę pomiędzy i jest moim ulubionym projektem i korzystając z tego, że mam Twoją uwagę, to chciałabym dostać Twoją zgodę na to, żeby dosłownie 2 minutki poświęcić na opowiedzenie Ci, a wspomnienie właściwie Ci o tym projekcie. Jest to Klub Stylowych Kobiet. Klub Stylowych Kobiet to jest takie coś trochę pomiędzy usługą, czyli pracą taką indywidualną, a taką pracą zbiorową, czyli jak ja to mówię, taki jeden do wielu, czyli ja do wielu uczestniczek klubu. Jest to takie miejsce, gdzie dołączasz, oczywiście jest to miejsce w internecie, nie spotykamy się na żywo, spotykamy się w internecie. Jest to takie miejsce, gdzie możesz
oczekiwać i dostajesz opiekę 3-miesięczną, nie tylko moją, ale też Pauliny, czyli drugiej stylistki w zespole Kot Stylu, która ta pomoc ma pomóc Ci w... ma Ci pomóc w rozwiązaniu Twojego problemu, pomóc Ci po prostu w Twoich trudnościach stylizacyjnych. Jeżeli nie znasz swojego stylu, dołącz do klubu, pomożemy Ci. Jeżeli nie znasz swojego typu sylwetki, dołącz do klubu, pomożemy Ci. Jeżeli robisz nieudane zakupy i masz strasznie dużo rzeczy w szafie i chcesz je przejrzeć z naszą pomocą, dołącz do klubu. W jaki sposób to się wszystko technicznie odbywa, to znaczy w jaki sposób my Ci pomagamy, no jest bardzo wiele, ale obiecałam, że to będą 2-3 minuty, więc nie będę więcej mówiła. Zaproszę Ci po prostu na stronę ksk.kotstylu.pl. Oczywiście link znajdziesz pod tym nagraniem. I to, co ważne, klub jest zawsze otwierany na raz na 3 miesiące. Teraz, kiedy nagrywam to wideo, czyli w czerwcu 2022 roku, jesteśmy na finale naszego dołączania. To znaczy, że będziesz mogła dołączyć do klubu jeszcze tylko przez kilka dni, a później drzwi zostaną zamknięte. Później oczywiście będziesz mogła dołączyć za następny kwartał. Natomiast jeżeli czujesz, że z Twoją szafą jest no nie tak, jakbyś chciała, a może nawet źle lub fatalnie, no to wejdź na stronę ksk.kotstylu.pl i zobacz, czy tam znajdziesz coś dla siebie. A ja jestem pewna na 1000%, że znajdziesz, a gdy już do nas dołączysz, to prawdopodobnie no, nie będziesz tak chciała szybko z nas zrezygnować, bo wspomnę, że większość uczestniczek Klubu Stylowych Kobiet to są właśnie te, które są z nami od pierwszej edycji, czyli od początku 2021 roku. Także koniecznie zerknij na stronę ksk.kotstylu.pl no i zobacz, czy mamy tam coś dla siebie. Także podsumowując trochę od końca, zdobądź wiedzę, bądź świadoma tego, co do Ciebie pasuje, żebyś nie kupowała rzeczy przypadkowych, które później okazuje się, że po prostu wiszą w szafie, że w sklepie Ci się wydawało, że wszystko ok, a później przyniosłaś do domu i to nic do tego nie pasuje. Także zdobądź wiedzę. Jeżeli chcesz ją zdobyć z nami, zapraszam Cię bardzo serdecznie do klubu. Pamiętaj o tym, że kupowanie z drugiej ręki, na wyprzedażach, w outletach, kupowanie dobrej, szukanie dobrej jakości rzeczy, które Ci się zaraz nie rozpadną, no i oczywiście kupowanie tego, co potrzebujesz, to czego potrzebujesz, to klucz do udanych zakupów. I to tak naprawdę jest 5 prostych punktów. I ja wiem, że może wydawać się, że poznanie swojego stylu i zrobienie takiego porządku w szafie, to będzie rzecz taka naprawdę czadso i pracochłonna. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaka jest Twoja szafa. Natomiast pamiętaj, że my możemy Ci pomóc i dzięki współpracy z nami możesz czuć się pięknie, przejść niesamowitą metamorfozę, nawet się z nami nie spotykając. Dodam jeszcze, że klub jest w moim odczuciu i w odczuciu zresztą kilku osób, z którymi rozmawiałam na ten temat, w skandalicznie niskiej cenie w stosunku do tego, jaką wartość się tam otrzymuje. Także koniec pasma reklamowego, koniec 5 porad. Dziękuję Ci za dzisiaj. Subskrybuj mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz, żeby nie ominęły Cię żadne nowe poradniki. Dziękuję i do zobaczenia. Pa, pa!